Cześć, witam. W kolejnym odcinku Antebellanowskiego moda, jak to już ostatnio mówiłam. Tym razem nie będziemy nikim grać, pewnie domyśliliście się z miniaturki. Tylko mówimy o kilka pomysłów. Gdzie może być nowy update ten antebellanowski? Czyli pewnie gdzieś do końca roku. To nie są żadne informacje potwierdzone, nikt mi nie mówił skąd to będzie ani nic. To są tylko moje domysły. No więc dobra, to już zaznaczone. Idźmy do pierwszego regionu, który ja myślę, że może być. I to jest Afryka. Ogólnie moim zdaniem jest to mało prawdopodobne, bo już powstał submod do tego regionu. Nie wiem, czy byście chcieli z niego odcinka. Z grania jakimś z państwem. Dość fajnie to tutaj jest to zmienione. Ale możliwe by było coś takiego, że zostawiłby Parmenion ten region submodowi. I zacząłby na przykład tutaj coś zrobić. Tutaj na przykład taką czat Etiopii, albo w ogóle bez Etiopii, tylko jakiś Aksum jeszcze. To akurat było dość ciekawe tutaj zaczynać grę z Aksumem, jakby co by się stało, gdyby Aksum nie upadł. No i też mógłby właśnie ten region zrobić, nie? Na przykład tutaj dodać Fatimidów, którzy by mieli cały Magreb, albo coś takiego, nie? Albo jakichś upadających Fatimidów. Ogólnie ten region jest bardzo niedopieszczony. Tunizja ma misję po to, żeby mieć sojusz z Osmanem, który nawet nie istnieje jak z podstawki, więc no ogólnie to jest dość śmieszne. Wiem, bo sprawdzałem. Tutaj nikt nie ma misji, więc ogólnie ten region potrzebuje update'a, chociaż raczej by to było na jakieś takie malutkie update'y i w sumie te regiony też. No więc dlatego uważam to za dość mało, za trochę bardziej możliwy. Uważam scenariusz zrobienia aktualizacji na mniej więcej te kraje. A więc Arabię, tutaj coś z tym Urydem trzeba zrobić, bo ten, w sensie, jak tutaj są Zoroastrianie, to trochę dziwne, że się ten w ogóle Islam przebił. Albo mógłby nawet się przebić, no bo w sumie ta Persja to dość malutka jest. A nie wiem, to że z tym Uryd, no widać, że tutaj to potrzebuje aktualizacji. Nawet ten, jak on nie ma was, ty, o, ich wszystkich na wasalek, to nie widzicie, nie ma. Tutaj Korostanu, to wszystkie są niepodległe kraje. No ale tu przydałaby się jakaś aktualizacja. I też na Arabię by się przydało, bo Arabia jest zupełnie taka sama jak na zwykłej grze, więc no to jest akurat dość smutne. Dobra, trzeci region, ten uważam za bardzo możliwy i to jest z tych wszystkich, które tutaj powiem, to jest ten, który uważam za najbardziej możliwy, to są Indie. Bo Indie są bardzo dużym regionem, nie? I są dalej bez żadnej aktualizacji, nie? Tam zaktualizowano tą część, tam tutaj bardzo, tak dalej, nie? Dobra, ale Indii nic nie dano. No i to było dość ciekawe, zobacz, nie wiem, na przykład takie wielkie Delhi na północy, jakieś wielkie, tak, albo w ogóle by to jeszcze bardziej rozdrobnić i stworzyć tutaj tylko dwa takie duże kraje, nie? Na przykład taki czat, jakiś hinduski kraj, jakiś taki czat, muzułmański kraj, tutaj wszędzie takie małe kraiki. No więc to uważam ogólnie też za najbardziej prawdopodobny scenariusz, jak już mówiłem, bo też mi się wydaje, że akurat Indie potrzebują bardzo aktualizacji na tym modzie i to nie jest, i to jest no ogólnie opinia ogólna, takie mam wrażenie, bo no to tak smutno trochę wyglądają te Indie, tak za normalnie. Kolejnym regionem, który mógłby dostać aktualizację, choć ten to raczej wątpię. To jest mniej więcej ten odcinek, ten, który dostał aktualizację w Niesławnym Lewiatanie na podstawce. Też tutaj nie ma żadnych zmian. I też, jak na Indie, jest to dość duży region, który nie ma jakby żadnych ciekawych własnych krajów, ani nic. Jest to kraj z podstawki. Dlaczego myślę, że to raczej nie będzie aktualizacji na to? Bo jest to jednak region dość bardzo zniesławiony Lewiatanem, po pierwsze. Po drugie, bądźmy szczerzy, po Lewiatanie bardzo mało ludzi gra w tym regionie. I Indie są dużo bardziej sławnym regionem do gry i ogólnie myślę, że na początku by aktualizowali Indie przed tym. No i ostatni już na dzisiejszy odcinek. Bardzo nieprawdopodobny scenariusz. To by była zrobienie aktualizacji na Ameryki. Dlaczego obie naraz? Bo jak pewnie widzicie, jest dość mało krajów. A, ja nawet nie wiedziałem, że tutaj są kraje na Karaibach na tym modzie, ciekawe. No ale zrobienie takiej, albo zrobienie aktualizacji tylko na południową Amerykę albo północną. Myślę, że byłoby to dość możliwe.
Bo jest to dość duży region, jest tutaj bardzo dużo krajów, które można by zmienić. Chyba Meksyk jest strasznie podobny do zwykłego, albo nawet jest identyczny co do zwykłego. Nie, chyba te dwa kraje nie są zwykłe, ale nie wiem, nie jestem pewien tego. Inkowie są prawie zupełnie chyba bez zmian, albo zupełnie bez zmian, chyba są zupełnie bez zmian, więc no to też by było ciekawe. Północna Ameryka też jest zupełnie bez zmian, ale raczej wątpię. Wątpię, że tutaj cokolwiek zrobią, bo ja myślę, że jeżeli już Oceania i ten region tutaj jest mało grany przez ludzi, to Ameryki w ogóle są bardzo mało grane przez ludzi. Ja grałem tylko jedną kampanię w Ameryce Południowej chyba, tylko jedną na ten, więc jest to no, na podstawce. Więc jest to region taki no bardzo mało grywalny. W sensie grywalny jest, ale bardzo mało ludzi w niego granie. Więc to uważam za jeden z najmniej prawdopodobnych scenariuszy. Więc według prawdopodobieństwa, moim zdaniem na pierwszym miejscu są Indie. Na drugim miejscu jest to jakby ten arabski region, w sensie arabsko, wiecie o co chodzi, no ten Tymuryda, Transoksjane, to wszystko mniej więcej. Jest to moim zdaniem dosyć prawdopodobne, ponieważ będzie tutaj. No, tutaj by było bardzo dużo grywalności, by było bardzo ciekawym regionem moim zdaniem do gry, jakby był dopracowany bardzo na tym modzie. Potem uważam ten region, ponieważ tutaj jest bardzo dużo krajów i można by było bardzo go zmienić, więc go też uważam za dość prawdopodobny region. Potem uważam Ameryki. Bo Ameryki, mimo tego, że nikt na nich nie gra, to tutaj jest bardzo dużo pole popisu dla Parmeniona i można by było coś dosyć ciekawego zrobić. Nie wiem, na przykład jakiś kraj tutaj Wikingów, którzy tu zostali, nie? No, ale akurat alternatywna historia w tym sensie daje bardzo dużo możliwości do Ameryki, ponieważ jest prawie cała pusta, nie? I tutaj nie wiem, na przykład jakaś Argentyna afrykańska albo Brazylia malijska, która się wyzwoliła, nie? Bardzo jest tutaj dużo możliwości. I na ostatni region, najmniej prawdopodobny z wszystkich, uważam Afrykę. Ogólnie uważam, że ponieważ wyszedł ten submod na tą część Afryki, raczej Parmenion nie będzie robił całej reszty Afryki. Jest to możliwe, ale uważam, że bardziej możliwe, żeby robił po prostu małe update'y, na przykład na region tam Maghrebu, na ten region, w sensie z Madagaskarem, wiecie o co chodzi, nie robiłby jednego dużej aktualizacji na to. No i to w sumie tyle z moich domysłów. Wiem, że następna aktualizacja to już będzie na tą część, Parmenion to już powiedział, ale ja, jak już mówiłem od samego początku, mówię o takich dużych aktualizacjach. No i też dlatego Afrykę uważam za bardzo mało prawdopodobną. No i dobra, myślę, że na tyle, na ten odcinek.